Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie będę testował nowe najniższe ustawienia w Fortnite. Ponieważ ostatnio do gry został dodany tryb wydajności i dzięki niemu mamy więcej FPS-ów, ale mamy gorszą, o wiele gorszą grafikę. I generalnie gierka na najwyższych ustawieniach wygląda w taki sposób, a na tych najniższych wygląda tak, czyli jakbyśmy po prostu grali na telefonie. I zanim przejdziemy dalej, zostawcie taką subskrypcję, tylko że tam na dole pod filmem, strzelcie jeszcze łapkę w górę. No i jeżeli nie używacie jeszcze kodu Skiro w sklepie, no to możecie to teraz zrobić, wystarczy wejść w zakładkę wesprzyj twórcę, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle. I teraz zobaczmy, jak wyglądają skiny na tych najniższych ustawieniach i no, tak średnio wyglądają. A sama gierka wygląda w taki sposób. Nie będę udawał, że jestem zaskoczony, że ona tak wygląda, ponieważ już grałem na tym trybie wydajności, ale zobaczcie, nawet nie mamy tutaj nigdzie trawy i to wygląda serio beznadziejnie źle, ale dzięki temu jest po prostu więcej FPS-ów. Co prawda ja sobie FPS-y zablokowałem na 160, żeby mi komputer nie wybuchł podczas nagrywania, ale jak mam odblokowane, no to jest coś koło 200 albo 300. Szczerze myślałem, że będzie więcej, na przykład 400, no ale mam takie 200-300 FPS-ów. I może wylądujmy sobie na tej bardziej świątecznej części mapy, czyli na przykład na gasnących gajach. I w ogóle jak grałem sobie gierkę przed odcinkiem, poleciałem na potne piaski, no to udało się zrobić kilkanaście fragów. Co prawda nie wygrałem tego, bo zlamiłem trochę, aczkolwiek kilkanaście fragów siadło właśnie na tym trybie wydajności. No to co, słuchawki założone i staram się po prostu jakoś dobrze grać, chociaż wiadomo jak to jest na odcinku. Może nie wyjść tak dobrze jak przed odcinkiem. Dobra, jest pompa, skrzyneczka, no skrzynka też. I spójrzcie na to, jak wygląda to budowanie. Dosłownie tak jak na telefonie, albo bardzo podobnie. Chodzi mi oczywiście o struktury budowania. Spójrzcie na to. Spójrzcie, to wygląda serio tragicznie. Okej, Rzemek mi spalił cały budynek. No to nieźle, trzeba zrobić taktyczną zawijkę. Jest tam, jakiś granacik tam poleciał. Dobra, powinien już leżeć, leży. O, nowy itemek. Szkoda, że tak szybko go nie zdobyłem, jak nagrywałem odcinek, w którym grałem tylko i wyłącznie tym itemem. Dobra, kolejny, leży. Tam na górze jest jakiś snajper, może go ustrzelę, albo i nie. Nie no, ja się boję, że on mnie ustrzeli. No, słyszę, że mam tu gracza w środku, gdzieś. Czy on jest na dole, czy on jest na górze? Na górze chyba. Oho, rzuca granaty. Czekaj, czy ktoś tu zginął? Czy on zginął teraz? O, chyba zginął, bo ktoś go zesnajpił tam z góry. Nie no, pora podjechać w końcu tego snajpera. Siema byczku, jesteś tutaj? Nie no, musi tu być. Gdzie ty jesteś? Nie no, nie ma go tu. Dosłownie słyszałem, jak ten ziomek tutaj zginął od snajpera stąd, on jest tam. Dobra, staram się podejść na blisko i zaraz go tam ustrzelę. Dobra, dostał, nie ma już kewa. Wow! Nie zabudowałem się. Źle się zabudowałem. No na odcinku gra się o wiele ciężej niż poza odcinkiem. W sensie, no po prostu się stresuje. Więc wybaczcie mi, jakbym strasznie lamił czy coś. W ogóle też napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten tryb. Czy gracie na nim, czy nie? Ja myślę, że czasami będę sobie po prostu grał. Bo serio, gierka chodzi o wiele płynniej. Dobra, tutaj były strzały, tam jest ziomeczek. No, wychyl się tutaj. Nie dostał. Fajna broń, albo mój cel jest po prostu fajny. Dobra, widzę go. Może z tej broni dostanie? No, byczku. Dobra, wbijamy się tam do niego. Czy ja mogę się do ciebie wbić? Dobra, podbiłem do niego. Oho. No, to nieźle. Dobra, leży. Udało się go wykiwać. Ja robię strasznie głupie błędy na odcinkach. Poza odcinkiem to normalnie sobie podmieniam i wszystko. A na odcinkach jest o wiele ciężej to wszystko robić. Okej, fajną broń znalazłem. Ale chyba jej nie biorę. Staram się namierzyć tą aurę, którą muszę teraz zlikwidować, ale totalnie jej nie widzę. W sensie jestem w tym okręgu, w którym powinienem być, a jej nie ma. Halo, aura, gdzie jesteś? Może w tym budynku? To jest coś możliwe. Dobra, cyk, krajujemy akcję wybuchanko. Chyba jej tu nie ma. Ja zaczynam się palić? O nie, o nie, o nie. Dropika to ja sobie zbiorę, bo czemu by nie? Dobra, wszystko wypadło na dół, a nie na górę. Ej, no gdzie jest ta aura? Przecież okrąg jest tutaj. Ten na mapie, no spójrzcie. Ona się musi chować na tej górze, ewidentnie. A może w tej chacie? Nie no, raczej jej tu nie ma. Przez okno spojrzę, też jej tu nie ma. Na 100% jest w jakimś krzaku, no. Dobra, ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Gdzie ona może być? Tutaj jej nigdzie nie ma. Może tu? Może tam? No czekaj, nie mówcie, że w tej chacie. Czy naprawdę ten przeciwnik tutaj się kampi? Siema. Nie no, nie ma. Jeszcze jest szansa na dole. No. Nie no, jest też czysto. Na górze Skybase'a nie ma. A może tutaj? No i koniec, skończyło mi się zlecenie, no co jest? Tam jest ziomeczek przede mną. Czy to jest aura? Czy to jest aura? Dobra, dostał hita.
Dobra, wychyla jeszcze. Kolejny hit sprzedany. Znowu hit. Dobra, podjeżdżam chłopa, ja podjeżdżam. Na odcinkach nie umiem podjeżdżać, ale spróbuję. No byczku, chyba strefa idzie, co? Dobra, wyszedł. No i mam go, jednak udało się podjechać. Dobra, tutaj się strzelają przede mną. Chwila, chwila, na spokojnie. Gdzie jest ten ziomek? Tam jest, dobra. Czy ty będziesz podjeżdżał? Czy on podjeżdża? Nie. Na chillku poczekam, wyczekam jakiś fajny moment. Aha, czemu ja takie bomby dostałem nagle? Co jest, ty? Co jest? To jest niemożliwe. Dobra, ja schodzę na dół, bo tam na górze nie jest zbyt bezpiecznie. O, ktoś tam zginął. Chyba ten ziomek, z którym się klepałem. Itemki to ja sobie z chęcią zbiorę. Niech oni się tam strzelają. Itemki są ważniejsze. No i muszę jeszcze dwie osoby zlikwidować. Mam tu jednego. No naprawdę, dostałem RPG-iem. Wbiję mu do boksa, tak po prostu. No i teraz pozostaje mi to tylko wygrać. O ile mi się uda. Mam RPG-a, więc powinno być na chillku. Chyba, że się sam zabiję. No gdzie jest ten chłop? Słyszę go tam. Byczku? A tutaj jesteś, to jest ta aura, której szukałem cały czas. A! Czekaj, czemu on się tutaj chowa? Czemu on zaczął tańczyć, halo? Przyjacielu, czemu tańczysz? Dobra, koniec. Koniec gierki. Już nie chciałem tutaj nic robić, bo jeszcze bym to przegrał i dopiero by było. Więc już nie dawałem żadnych emotek. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Napiszcie tam na dole w komentarzu, czy wy używacie tych ustawień, czy gracie na nich. No i widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa. No i cześć. No dobra, koniec tego odcinka i sorry aura, że tak cię zlikwidowałem, ale już wolałem nie ryzykować, bo znając mnie, jeszcze bym przegrał tą gierkę.